Grappler Info, LEGO Camp 2. Jesteśmy w Kołacy, kolejny rok, jest ze mną organizator obozu Kamil Wilk. Siemanko. Witam serdecznie, siemanko. Cześć Kamilu, kolejny obóz, już jesteśmy na półmetku obozu. Zanim przejdziemy może do obozu, Kamilu, o samej organizacji, opowiedz, jak się czujesz, czy nic Cię nie boli, bo jednak już trochę przekulane, jak forma i ogólnie jak wrażenie? Kurczę, co, jeśli chodzi o organizację, to do ostatniego momentu siedziałem jak na szpilkach w związku z COVID-em. Nie wiedziałem, czy obóz dojdzie do skutku. Trochę było za dużo nerwów przed, ale na szczęście wszystko się udało. Odpadło mi z 15 osób z zagranicy, z Litwy, z Ukrainy, z Rosji. Niestety nie mogli przyjechać w związku z tym, że mieliby później kwarantannę u siebie w kraju. Także z Irlandii parę osób nie mogło przyjechać. No ale koniec końców jest fajnie, jest ponad 100 osób, także jestem zadowolony. Jeśli chodzi o intensywność tego obozu, to jest bardzo mocno. Mocniej niż rok temu. Mocniej niż rok temu zdecydowanie, ale chyba każdy jest zadowolony. Techniczki mam nadzieję, że wszystkim podchodzą. Nawet jak nie wszystkie, to na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i z tego skorzysta. No właśnie napomniałeś, że przez COVID tak naprawdę obóz był niepewny do samego końca. Też chciałem poruszyć temat tego dość wyjątkowego roku Anno Domini 2020. Opowiadaj, jak sobie radziłeś podczas pandemii, jak trenowałeś i generalnie jak forma, no bo przyznam Ci, że się zaskoczyłem na Twoją decyzję, że decydujesz się na start w Białkach. Tym bardziej, że wcześniej gadaliśmy, to mówiłeś, że no już raczej dość wcześnie będziesz schodził, bo więcej ważysz, a tu patrzę, Wilku, lecimy z tym, wygrywamy, także opowiadaj, jak tam pandemia. Pandemia, zaraz o niej opowiem, ale tuż przed pandemią byłem w Stanach Zjednoczonych i ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych dał mi ogromnego kopa i zastrzyk motywacji do startów. Zobaczyłem, że naprawdę nie odstaję od tej światowej czołówki, że mogę toczyć z nimi bardzo wyrównane boje. Dlatego mówię sobie, pobiję się jeszcze na tych trialsach i jeszcze parę razy postaram się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata. No to fakt faktem, jeżeli chodzi o odstawanie i o równanie tego poziomu, to podzielam ten fakt, bo byłem tam w Nowym Jorku, obserwowałem Twoje kulanki. Dobra, to przejdźmy może do samej organizacji obozu. No mimo tego, że kurde rok był dość trudny, to zdecydowałeś się na to w ogóle, żeby to organizować. Większość obozów jednak odpadło z automatu, a Ty podjąłeś tę decyzję. Powiedz, nie miałeś troszeczkę takiego, o takiej obawy, żeby w ogóle ruszać z tym pomysłem, że to się gdzieś wykruszy po drodze? Byłeś zdecydowany od początku na to? To znaczy tak, klepnąłem ten termin już rok temu, gdzie jeszcze o pandemii nikt nie mówił, nie było wiadomo, że to do nas przyjdzie, że takie coś może się wydarzyć. No i co, do końca wierzyłem, że ten wirus, czy pseudowirus, zostanie już tak jakby usunięty od nas z kraju i uda się zrobić ten obóz. Co prawda nie został usunięty, jednak te obostrzenia są mniejsze póki co, więc obóz mógł dojść do skutku, więc bardzo się z tego cieszę. Jeśli chodzi o trenowanie podczas pandemii, o, mamy gościa, to trenowałem w domu, oczywiście robiłem 3-4 treningi dziennie i co, no tak jakoś przetrwałem ten okres ciężki. Także z formy nie schodziłem, starałem się dobierać dobrych sparring partnerów i cały czas drillowałem te techniki, które przerobiłem w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, mimo tego, że cały czas drillujesz aktywnie, że tak powiem, sam się rozwijasz, to prowadzisz seminaria, na obozie też jesteś jednym z trenerów razem z Mateuszem. Chciałem tu zapytać o jakieś swoje inspiracje szkoleniowe, bo kurde, muszę Ci powiedzieć, że nie wiem, skąd to bierzecie. Cały czas mam wrażenie, że jesteś już takimi świrami na punkcie tych legloków, że po prostu szukacie tego z każdej pozycji. Powiedz, skąd sam czerpiesz taką swoją inspirację szkoleniową cały czas? Skąd się uczysz, z czego? Czy to wynika z walk, czy cały czas jakoś intuicyjnie dochodzisz do tych nowych pozycji? Bo nie wierzę jakoś, że oglądasz te wszystkie kanały leglokowe i po prostu to sobie sprawdzasz. Jak to wychodzi, powiedz? Szczerze powiedziawszy, nie oglądam żadnych szkoleniówek, nikogo. Nikomu nie wierzę. Nikomu nie wierzę, każdy sprzedaje kit. Nie, no żartuję, ale nie jestem gościem, który ogląda szkoleniówki i który się uczy ze szkoleniówek. Prędzej robię sobie waleczki z najlepszymi
zawodnikami u siebie w klubie, pracuję nad jedną pozycją, wyjdzie coś raz, drugi, trzeci, zapamiętuję to, udoskonalam i głównie tak sobie w ten sposób działam. Tak samo zobaczę jakąś ciekawą walkę, nie oglądam też dużo tych eventów, ale zobaczę coś ciekawego, spojrzę jeden mały detal, dopracowuję go, dorzucę coś swojego i tak właśnie powstają jakieś tam pomysły. Mieszanki wybuchowe. Tak. Okej. Okay. Wilku, muszę Ciebie o to zapytać, bo obiecałem chłopakom, były niecne plany, aby zaprosić na ten obóz pewnego wirtuozy sztuk walki, który szkoli obrony przed wieloma przeciwnikami. Powiedz, czy Ty próbowałeś to dopiąć do skutku? Napisałem maila, chciałem, żeby nasz obóz zasilił Zbigniew Syc. Jednak niestety nie udało mi się go zaprosić, nie dostałem odpowiedzi. Mam nadzieję, że na przyszły rok, chociaż na jeden trening, nie zwątpimy, wpadnie i pokaże coś ciekawego z Legloków. Jasne, jasne. Na koniec, Wilku, podziękowania, pozdrowienia. Chciałbym podziękować Grappler Info za przyjazd tutaj, Natalii za super zdjęcia, wszystkim uczestnikom, Mateuszowi za robotę drugich 50%. Ja robię swoje 50%, Mateusz swoje 50%. Myślę, że ta mieszanka jest fajna. Mateusz pokazuje swoje techniki, ja pokazuję swoje i dla każdego znajdzie się coś ciekawego. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim obecnym. I co, widzimy się na trzeciej edycji. Postaram się ściągnąć na trzecią edycję jeszcze kogoś ze Stanów Zjednoczonych. Także mam nadzieję, że będzie z roku na rok coraz lepiej. Będziemy tu na pewno. Pozdro. Pozdro. Dzięki.